Mamy tutaj coś wspaniałego, bo za mną bezpośrednio są kramy rekonstrukcji historycznej wczesnego średniowiecza, a bezpośrednio za nim nawet obóz rekonstrukcji historycznej, więc można kupić przedmioty, które były wykonywane metodą z IX na przykład wieku naszej ery, więc jest naprawdę co zwiedzać. Przy okazji rekonstrukcja historyczna przekazuje bardzo duże informacje w postaci warsztatów, bo można zobaczyć garcarstwo, kowalstwo, można postrzelać sobie z łuku, albo jak to niektórzy mówią, rzucić dzidą. Zaczęło się od łucznictwa, nie? A po prostu mnie to ciągło, żeby postrzelać gdzieś. Pewnie od dzieciństwa zostały jakieś tam marzenia czy zainteresowania. No a potem tak się gdzieś znajomych spotkałem i do rekonstrukcji dołączyłem, bo też fajne imprezy są i ciekawe turnieje. Podobają mi się bardzo te wyroby z miedzi, bo są wyjątkowo takie nowe, co powiedzmy szczerze u nas dosyć często nie występują. Powinno być, tak jak uważam, że częściej pokazywane takie coś. Od dziecka byłem trochę nietypowy. Zawsze mnie interesował jakiś oszczep, miecz, nóż, karabin, czołg, nigdy. Koń jak najbardziej, samochód. Też nie mój świat. No i kiedy przeszedłem na emeryturę, w sumie 2 lata temu, w końcu postanowiłem spełnić się w tej materii.